Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy nowy nabytek. No, znaczy się już wczoraj przyjechał. Są i psiaki ciekawskie. No, już urosły dość sporo. Ponad moje kolano już są, także nie ważyłem ich, ale no, są bestie niezłe. Dzisiaj się Bruno cały wytaplał w gnojówce. Także czeka ich kompania, jak tylko będzie trochę cieplej. Wcześniej Bruno był większy, a tutaj Borys już go zaczyna przerastać, także trochę zaczyna się zmieniać sytuacja, no ale tutaj nie jest dzisiaj to tematem naszego odcinka. Przed nami opryskiwacz Tolmeta 600 litrowy. Mówię, przyjechał wczoraj, wrzucałem tam zdjęcie na społeczność. Nagrywałem, ale trochę mi telefon szwankował, także tutaj jeszcze od nowa nagrywam odcinek właśnie z telefonu, z tego względu, że no, jak podejdę, to wszystko to po prostu lepiej widać niż z kamerki. No ale przejdźmy do sedna, do tematu. Dlaczego taki opryskiwacz, skąd się mnie wziął i tak dalej? No to idąc od początku, wybrałem nowy opryskiwacz. Na początku szukałem jakiejś używki, no ale jak patrzyłem na ceny tych używek i wiadomo jak to z używkami, to kupowanie kota w worku tak naprawdę. Płacić tam powiedzmy 4 czy 3 tysiące za używkę, gdzie tutaj 6 z hakiem netto kosztował ten opryskiwacz, no to nie było sensu. Nie jest to Hardy ani Amazon, tak, czy tam jakaś inna górna półka. Po prostu na moje 10 hektarów kukurydzy, żeby dwa razy zapiąć, powiedzmy dwa dni w roku zapiąć ten opryskiwacz. Znaczy się jeszcze będę chciał pryskać podsiewane trawy mikroelementami dolistnie, co pokazywałem już u siebie na kanale. Także tutaj mówię, że no nie trzeba mi po prostu nic lepszego. Dlatego no, kierowałem się ceną, tak? Tutaj cena, nie ukrywam, była głównym czynnikiem. Patrzyłem tylko na polskie opryskiwacze i tutaj akurat ten Tolmet, powiedzmy wyposażenie, tak? Wyposażenie w tej cenie było najlepsze, najlepiej wychodził. Co do też samego wyposażenia, zostawiam tutaj pod opisem filmu, żebyście sobie zobaczyli, co tam on dokładnie ma. Ja do tego dużej tam uwagi nie przywiązywałem z tego względu, że no jest to mój pierwszy opryskiwacz. Nie będę ukrywał tutaj, no pozdrawiam przedstawiciela Grześka, który mi kompletował maszynę. Maszyna z firmy no dość ostatnio popularnej w internecie z rozładunków maszyn u klientów. Akurat tutaj kierowca już był mi znany właśnie z internetu, ale nie nagrywał filmu tym razem. Także tutaj pozdrawiam Grześka, który mi maszynę, że tak powiem, dobierał. A tak jak mówię, ja sam no jakoś nie skupiałem się tak, że zależy mi na tym czy na tym, bo jest to mój pierwszy opryskiwacz i tak naprawdę nie wiedziałem dokładnie, na co szczególnie zwrócić uwagę. No i też mówię, nie miałem dużych jakichś wymagań. Gdybym tam miał, nie wiem, jakiś rzepak czy pszenicę, te kilkanaście hektarów, to już na pewno troszeczkę bym podszedł inaczej do tematu. Tutaj po prostu nie ma dużo tego pryskania, także że stąd, no mówię, padł wybór na tego Tolmeta. Co do samego opryskiwacza, 600 litrów, zbiornik, 15 metrów, tutaj belka. Wiadomo, tutaj mechanicznie wszystko, po prostu prościuch, totalny prościuch. Tutaj takie ma dysze. Co mi się tak rzuca na pierwszy, jak patrzę na niego, co mi się rzuca w oczy. Fajne to rozwiązanie akurat z tymi schodkami. Nie trzeba się gdzieś wdrapywać tutaj jak do tego rozwadniacza. Tu w środku, może odkręcę, są jakieś zapasowe, widzę dysze, jest kranik, bo tutaj jest zbiornik, tutaj jest kranik, jest zbiornik na czystą wodę, także no mówię, no jak na takiego prościucha w tej cenie, no to nawet nie jest źle wyposażony. Tutaj tak wygląda belka, jest on w ocynku, aczkolwiek no ten ocyk jest tam taki sobie, no ja mówię, no tak jak kiedyś tam bodajże z rozrzutnikiem, czy z czymś to był odcinek polskim. Ja mówię, no wszystko kosztuje, tak? Także jak niedużo wydajemy, to też nie możemy mieć dużych wymagań. Ja się po prostu z tym liczę. No tak jak mówię, tak wygląda tutaj z zewnątrz. Tutaj ten cały, można powiedzieć, rozdzielacz. No to jest po prostu prościuch, tak? Tutaj zwykłe sekcje do ciśnienia i tak wiadomo, główny zawór. No mówię, nie trzeba mi żadnego komputera ani nic. Miejmy nadzieję, że kiedyś moje grunty orne się, powiedzmy, rozrosną i będę potrzebował czegoś większego, czegoś lepszego, bardziej skomplikowanego, może na jakimś GPS-ie kiedyś byłoby super, aczkolwiek no teraz no nie ma sensu, tak? Także że tak to się prezentuje. Co mi się rzuciło na pierwszy rzut oka, to akurat gadałem kiedyś z Pawłem z kanału Szlakiem Rolnika, którego też pozdrawiam, gdzie mówił, że tam nie pamiętam szczególnego opryskiwa, że mu się wyginają te bolce tutaj, gdzie zapinamy haki, to zobaczcie. Tutaj już przyjechał z krzywym bolcem.
wiem, czy bolec jest krzywy, czy po prostu tutaj to ucho, ale no to już nie będę go reklamował, tylko się weźmie młotka i się to naprawi po prostu, bo to nie ma sensu takimi pierdołami się przejmować. No tak to wygląda z grubsza. Oto, że jesteśmy na warsztacie. Tutaj silnik, jak widzicie, od Ursusa stoi nadal. On był już dość dawno temu złożony, no ale przyszły śniegi, duże mrozy. U nas zima. O, zobaczcie, tam przybliżę trochę. U nas jeszcze zima na całego. Także po prostu nieprzyjemnie, warsztat nie jest ogrzewany. Nieprzyjemnie się robi, nie ma sensu, to nie jest pilna robota. Silnik, mówię, jest złożony. Troszeczkę przyjdą temperatury dodatnie i silnik włożymy. No, akurat już dzisiaj mamy odwilż, a tak po prostu no nie ma co się tutaj no po prostu w złych, nieprzyjemnych, może nie w złych, a nie w przyjemnych warunkach męczyć. Także no mówię, tu jeszcze pokażę wam z tyłu. Tak to się prezentuje. I jeszcze czekam na dwa kolejne nowe nabytki. Tak jak wcześniej widzieliście, poszukuję ciągnika. Już mam coś na oku, także może niebawem pojawi się już ciągnik. Szukam jeszcze jednej maszynki, ale jeszcze nie będę zdradzał, co to jest. Może nawet cztery nowe nabytki będą, także że wszystko powoli będę wam pokazywał na kanale. Niestety no, nie ma ostatnio u mnie zbytnio tematyki bydła. Gdzieś tam jeszcze myślę, że 2-3 tygodnie przeczekać, z tego względu, że no, tak z zewnątrz nie pokażę w oborze jakichś ciekawych rzeczy. A wchodzić między krowy, no, powiedzmy w moim stanie, gdzie ledwo tam tuptam, o własnych siłach zacząłem tuptać, no to pogoniłaby mnie krowa, jakiś byczek czy coś i po prostu nie zdążyłbym gdzieś uciec, skoczyć w bok, bo to wiadomo, różne są sytuacje, nie ma co ryzykować. Piszcie najwyżej, co sądzicie. Może na co powinienem zwrócić uwagę, tak, przy ustawieniu opryskiwacza, bo na pewno tutaj instrukcja obsługi pójdzie w ruch, bo mówię, pryskałem już tam kiedyś, też widzieliście to u mnie na kanale, ale gdzieś tam, no tutaj jako własny sprzęt będę miał dopiero pierwszy raz z tym styczność, także możecie tam napisać, jeżeli ktoś z was użytkuje podobny sprzęt lub nawet taki sam. Także no dzięki, cześć i do następnego.